Cześć, tak jak mówiłem wczoraj, no to już zaczęta orka na tym dużym kawałku od w sumie 7 rano dzisiaj. No, także już trochę jest tutaj z tego sorane. No i z tamtej strony tyle samo. No, ale teraz już całkiem ładnie to idzie w porównaniu do tego, co było za pierwszym razem na tym kawałku. No, kamyczki jak widać są. Pan Marek zawsze mówił, że tu nie ma kamieni, ale po przeoraniu to wychodzą kamienie jednak. No kurczę, nawet ładnie to idzie. Są niektóre miejsca także. Na przykład dołki były, no i glebogryzara już tam nie sięgła, no to tam nie jest to tak dobrze przegryzione. No, gdzie niegdzie takie wychodzą jeszcze fałdy, no ale kurczę, w porównaniu do tego co było, no to jest zarąbiście. No trochę wczoraj też przygrzało, to ta ziemia też obeschła. No całkiem fajnie się robi. Bo wczoraj jeszcze tak trochę dosyć mokrawo było. No teraz już całkiem fajnie jest. No też wczoraj tutaj jeszcze trochę z bronami pojeździłem tak na szybko. No ale stwierdziłem, że to kurczę też bez sensu, bo jak i tak ma zostać zorane, to po cholerę to. No ale przynajmniej trochę porównało to i porozbijało jeszcze dodatkowo te bryły, co były na wierzchu. Jeszcze kurde tą linę, co wczoraj znalazłem, gdzieś tu zgubiłem. Bo na ciągniku leżała i kurczę, gdzieś spadła. No ale kij tam następnym razem bronami się ją wyciągnie. O, tu drugi kawałek. O, tak dotąd. Gdzieś. Także całkiem fajnie już to wygląda. No, już kurde, roślinność dosyć konkretnie zaczęła odbijać, jak tu widać. To co bronami wczoraj powyciągałem. Ruda na wierzchu. Jaka ładna bryłka. No, wczoraj tutaj chciałem wjechać, ale kurde, jak wjechałem, to od razu zaczęła siadać 60 i na razie jeszcze trochę musi to obeschnąć i dopiero wtedy jeszcze raz tu spróbuję wjechać. No ale tutaj to fajna ziemia jest w tym miejscu. Jest trochę niżej, ale no ale za to jest mokro dosyć konkretnie. Kurde, myślałem, że uda mi się tak namierzyć tą linę, ale coś nic z tego. Niestety. No tak, z samego rana to fajnie się robi, póki jeszcze nie grzeje aż tak bardzo, bo dzisiaj chyba 24 stopnie ma być. Także już dosyć ciepło. No aż wczoraj, kurczę, trochę przypiekło mnie, jak tak sobie się na tym ciągniku siedziałem. No tutaj też aż tak głęboko nie można na tym polu robić, bo tu kurczę zaraz wychodzi martwica w niektórych miejscach, także te 20 parę centymetrów to jest już maks, co tutaj można. No w kilku miejscach wywaliło takie fałdy właśnie, to tam to właśnie te dołki co były i glebogryzarka tam nie sięgła.
No bo tak to wszędzie, gdzie jest tak w miarę równo było i ona miała możliwość przejechania, no to fajnie jest rozbite. No ale tu, gdzie te dołki były, no to jest trochę słabiej. Dobra, może zrobię przejazd. Przejazd jeden na szybko. No bo tak to całkiem fajnie idzie ta orka. Dosyć szybko schodzi to. Nawet tą dwuskibówką. Na razie kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że trzy skibówka to byłoby już za, no za ciężko, bo ja tu trują to przelatuję, żeby kurczę ta prędkość orki była taka w miarę prawidłowa, żeby kurczę dobrze obracało. Trochę dalej wyjechałem. Raz mi się tak tam daleko udało dojechać, ale to tylko raz. Tu już jest bardziej mokro. No i nawet na tym kawałku tu jest, nie wiem, 60, tak, no całe opony siadły, ale żółty piach. Już żółty piach pod spodem wyłazi. No, tak się kurczy, no głęboko tu nie ma co działać za bardzo. Dobra, to ja sobie działam, a później coś tam więcej wczoram, to też dobra. No to tak na szybko, kurczę, jeszcze 60 siadła. No także sama za bardzo się nie może wygrzebać, ale spróbuję naładować gałęzi pod koła, może się jakoś wygrzebie, jak nie, to kurczę muszę dzwonić po kolei, żeby mnie wytargał. Mam nadzieję, że kurczę wylezie gnida jedna. Pół podniosłem na maksa. No. Idę kurczę jakiś idę stąd gałęzi wziąć. Naładuję, może wylezie. Kurde. No. Dobra, to ja sobie działam. Jak się wygrzebie, to dam znać. No to do później. No i 60 już. No sama się nie wygrzebie. Bo już kurczę siadę, zassało ją i na moście oparta jest. Także sama nie wylezie za cholerę. Już ani do przodu, ani do tyłu nawet nie ruszy. No i myślałem, że będzie wyciąganie 40-11 Ursusem. Ale jednak na grubasie, ciężka seria. 120 jakaś jedzie.
Już ją gdzieś tam słychać, nie wiem czy na nagraniu też, ale kurczę, dziś mi się nagranie wyłączyło. No ale 120 już tam widać przez krzaki, na nagraniu chyba nie, ale ja już ją widzę. No gdzieś tam się przebija przez te kurde rozlewisko teraz. No ale fajnie, może to ta pana Marka co ją opitolił. Fajnie było jeszcze raz zobaczyć ją. No pewnie samego wyciągania nie nagram, bo kurczę, pewnie się gościowi śpieszę, no ale przynajmniej jak będzie dojeżdżać, to chociaż tyle. No gdzieś tam powoli na wolnych obrotach się przebijało, tam strasznie miękko jest i trzeba tak po skarpie rowu jechać, żeby tam przejechać i za bardzo się nie utopić. Dobra, na chwilę przerywam, bo coś tam stonali, ja się sami nie zakopali może. No dobra, to na razie tyle. Dobra, jadą dalej. Widać? O, widać tam. Koło drzewa dach 120. O, widać. Widać? O, jedzie. To kładem z przodu. Nawigator, a z tyłu 120. Żółta jakaś. W czterobucie. To chyba nie jest 120, tylko czwórka z napędem na 4. O, czwórka. Ale ładna, dosyć ładna. No, zrobimy zbliżenie. Piśnie. Dobra, to na razie na tyle, bo będę wyciągać się. To nie będę nagrywać przez ten czas. Dobra, to do zobaczenia później. No dobra, już wytargana 60, teraz trzeba z powrotem pług ustawić. No to kurczę 904 była. Ale na dnie nawet za bardzo nie poczuła 60, kurde, tą 40 spokojnie by wyharatał to. No ale sama się nie mogła wygrzebać za nic. Już kurczę i gałęzie pod koło ładowałem i wszystko i kurde nic z tego nie było. No najgorzej będzie tu porać, już trochę pozasypywałem te doły. No ale kurczę, mimo wszystko jest jama. Kurczę, ile to człowiek czasu na takie głupoty traci. No. Ale za to jutro najprawdopodobniej już trochę ciekawsze prace będą. Chyba że pogoda się spitoli, to nic z planu nie wyjdzie. Trzeba sobie unieść trochę pół do góry. Opa.
gitara mniej więcej na to samo jest ustawione. Można orać dalej. Kurde, dobrą godzinę na to gówno straciłem. No ale cóż. Dobra, ja tutaj cisnę, później jeszcze nagram jak już. Bo tu taki jeszcze wąski pasek mi został, tu w środku, a potem po bokach jeszcze trochę. No. Dobra, to do później.